Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na kolejny test. Dzisiaj produkty, które już zalegały w szufladzie jakiś czas temu. Słuchajcie, zrobiłam Wam taką sondę na Instagramie. Też tutaj wrzuciłam na YouTube'a, ale mała ilość osób zobaczyła jakby tą sondę, bo wrzuciłam tutaj na relacje czasami coś. Też tutaj na YouTubie wrzucam na relacje, więc polecam Wam też od czasu do czasu kliknąć w tą ikonkę z twarzą, wtedy odpali Wam się taka relacja. I Waszą decyzją padło, że przetestujemy sobie te paletki z Eveline, te małe, które już są dostępne od dłuższego czasu, ponieważ ja najpierw kupiłam sobie te paletki, a one potem chwilę właśnie przed świętami przyszły od marki Eveline. Dodatkowo dzisiaj myślę będzie test takich też drogeryjnych nowości, które w ostatnim czasie się pojawiły, bo troszeczkę tych produktów nazbierało mi się tutaj. Dlatego zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. No dobra, przyciągnęłam Was bliżej, za chwilę będę aplikować bazę i przeglądając na Rossmanie cenę tych paletek, kosztują one 43,99, jednakże na stronach typu Kokolita możecie je kupić na spokojnie w cenie 20 parę złotych. Uważam, że cena 50 zł za paletkę to jest taka trochę już niedrogeryjna cena, bo przeważnie te paletki drogeryjne sięgały kwoty pomiędzy 25 a 35 zł. Szczególnie w tych mniejszych formatach. No dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o paletki, one występują w takich trochę trzech wariantach kolorystycznych. Są dosyć mocno neutralne. Zaczniemy sobie od tej pierwszej, która nazywa się Let's Try. I mamy tutaj takie cienie, których skład, powiedziałabym, wchodzą takie trochę właśnie róże, brązy oraz błyski. W tej palecie znajdziemy trzy błyski. Podczas swatchowania te cienie nie wypadają jakoś tak bardzo mocno imponująco ani rewelacyjnie. Ja już sobie pracowałam z kolei tą paletką, która nazywa się Take Me On. Ona jest taka chłodna i nie wiem, czy pamiętacie taki w szarościach makijaż, który pierwszy zrobiłam, taki glamour w zeszłym roku. I to właśnie była ta paletka i używałam tych dwóch matowych cieni. Całkiem spoko się sprawdziło i tutaj też mamy stosunek trzech błyszczących cieni, reszta jest, są to cienie matowe. Mamy tutaj też taką chłodniejszą paletkę, co pewnie ucieszyło w tamtym czasie wiele osób, ponieważ w tamtym czasie, jeśli chodzi o chłodne paletki, neutralne paletki, to tego było mało, jeśli chodzi o drogerię. I kolejna paletka, jest to Bad Why Not, tak się nazywa. I tutaj mamy zdecydowanie już cieplejszą barwę brązów i również trzy błyszczące cienie. Reszta są to cienie matowe. Tak to się prezentuje. Dzisiaj stworzymy sobie, myślę, neutralny, normalny makijaż, ponieważ ja dzisiaj muszę czmychnąć też na miasto. Sporo jeżdżenia mam, ale przetestujemy sobie te cienie na teście długotrwałości, bo zrobię Wam takie podsumowanie na koniec dnia, jak również mam też podkład, który jest Makeup and Care Serum Foundation Niacinamide Hyaluronic Acid Plant Collagen, który wyszedł chyba w trzech nowych odcieniach, ale mogę się mylić. Mam trzy nowe odcienie. No i dzisiaj też zrobimy sobie test długotrwałości tego produktu. Na oczy położyłam już sobie bazę Paint Pot MAC odcień Painter Lee. Ja Wam tutaj też zrobię takie zbliżenie, o, jak to wygląda, jak się to nazywa. Wezmę sobie tą paletkę, która nazywa się Bad Why Not. Zacznę sobie może od tego cieplejszego brązu. Pędzelek, którym rozpoczęłam cieniowanie, jest to Hulu DS11. Kolejny kolorek wezmę sobie z tej paletki z różem Let's Try i będzie to taki jaśniejszy tutaj brąz. Odrobinę tego jaśniejszego brązu jeszcze wprowadzę w tym miejscu. No
i teraz z tej cieplejszej paletki, która nazywa się Bad Why Not, wezmę sobie ten najciemniejszy brąz. Wezmę sobie teraz ten taki popielaty, powiedziałabym, kolorek. Zmieniłam pędzelek, jest to Boho z komunikatywnika 8. Natomiast wewnętrzny kącik oka rozświetla matowym jasnym cieniem z tej paletki różobrąz, ją nazwijmy. Oczyściłam sobie i jeszcze z tej paletki mam ochotę na ten matowy róż, tak troszeczkę. Zobaczymy, czy on mi tutaj wejdzie pomiędzy. Ale tak średnio widzę. Udało mi się kupić, słuchajcie, z Fagaty ten Evil Queen Eyeliner w takim odcieniu, o, takim trochę bordo, przygaszonym, i zrobimy sobie kreseczkę. Na linię wodną dałam ciemną kredkę i jest to Eveline Varieté Gel Eyeliner Pencil w odcieniu 01. Taką ciemną. Teraz delikatnie rozsmużę tą kredkę. I zaczynam sobie od tego brązu ciemniejszego. I z tej paletki wezmę sobie ten najciemniejszy brąz. I dołożę przy samej linii rzęs wzdłuż. Tak mi się dzisiaj zachciało takiego smoki w matach. Może Was to ucieszy. I wracam do tego neutralnego takiego kolorku z tej różowej paletki i dawałam go sobie tutaj mocniej w wewnętrznym kąciku i teraz chciałabym troszeczkę nim tutaj rozjaśnić. Użyję sobie zalotki, którą kupiłam sobie ostatnio w Zarze. Podkręcę odrobinę moje rzęsy. I biorę sobie z YSL Lash Clash maskara, jedna z takich, powiem Wam szczerze, wysokopółkowych maskar, którą uwielbiam. Chcę już ją wykończyć, bo to już jest jej ostatnie tchnienie. No dobra, makijaż oczu jest gotowy, dołożyłam sobie trochę kępek V-Shape'ów i V-Shape Light'ów, V-Shape 14 od Klawiera, dałam sobie tutaj w zewnętrznym kąciku, a w wewnętrznym V-Shape Light'y 12. O, te o. I tak to wygląda, troszeczkę mi wydłużyło tutaj te kąciki zewnętrzne. I przejdziemy teraz do podkładu, mam go w trzech
odcieniach i jest to innowacyjny podkład nowej generacji. Dzięki płynnej, nietłustej i niezwykle lekkiej konsystencji zapewnia maksymalne naturalne efekty drugiej skóry. Doskonale kryje i długotrwale matuje do 24 godzin. Generalnie lubię podkłady matujące, ale staram się używać bardziej rozświetlających. Pokażę Wam te kolory. Tak prezentuje się odcień, który nazywa się 02 Soft Porcelain. Prezentuje się 0,25 i jest to Light Rose. Chyba będzie najbliżej, ale jeszcze zobaczymy sobie 0,35 Natural Beige. Tak prezentują się te trzy odcienie i zdecydowanie 0,25. Ten środkowy, myślę, będzie najbliżej mnie. Na twarzy mam tylko pielęgnację. Zobaczmy sobie, jak wygląda krycie. Taki dosyć, muszę powiedzieć, wodnisty pod palcem. Jest to podkład o lekkim stopniu krycia do średniego. Nie powiedziałabym, że jest to bardzo jakieś mocne, spektakularne krycie. Ma sporo pigmentu, który wyrównuje kolory cery, ale nie jest to produkt, który jest bardzo mocno kryjący. Z jednej strony dobrze, bo ja nie lubię bardzo mocno kryjących podkładów. Przypomina mi trochę w konsystencji ten L'Oreal True Match Nude Tinted Serum, ale Tinted Serum zdecydowanie ma taką bardziej maślaną tą konsystencję i ma jeszcze więcej tego pigmentu. Tutaj tego pigmentu jest zdecydowanie mniej, ale konsystencja dosyć podobna, też taka lejąca, wodnista. Zobaczymy, jak on się utrzyma. Myślę, że nie potrzebuję większej ilości tego produktu na twarzy. Nie chcę go za bardzo zbudować, żeby nie popękał. Czuję, że delikatnie zaczyna zastygać na mojej twarzy. Takie mróweczki są odczuwalne tutaj w tej szczególnie okolicy. Zawsze odczuwam, kiedy podkład ma takie właściwości. Zrobię sobie korektor poza kamerą i przejdziemy do kolejnych kroków. Ok, kolejny produkt, który u mnie będzie to nowość, to będzie też Wonder Match i Translucent Setting Powder. O Jezu, muszę go odkleić. Jest to puder, który ma takie fajne zabezpieczenie. Akurat lubię, gdy pudry mają takie zabezpieczenia. Mamy tutaj siateczkę dozującą. Ta siateczka jest na tyle zbita, że nie jestem w stanie go za bardzo wydobyć tutaj. Muszę Wam powiedzieć, że ten puder jest taki lekko rozświetlający, lekko leży na twarzy, ale nie mam takiego poczucia, że jestem jakoś bardzo mocno usztywniona. Dodatkowo widzę, że tutaj pod oczami przez tą delikatną satynowość wyciągnął mi to, co nie lubię, czyli te moje wory pod oczami, co jest teraz bardzo dobrze widoczne, bo nieraz widzicie, jak używam po prostu swoich pudrów, mieszanki swoich pudrów. No tutaj wygląda to niezbyt dobrze. Wezmę sobie jeszcze puder z Charlotte Tilbury i jest to jedynka. Może uda mi się tutaj trochę uratować tą sytuację pod oczami. Nie sądzę. Właśnie u mnie tak wyglądają, słuchajcie, wszelkiego rodzaju pudry rozświetlające, które po prostu robią mi podkowę pod oczami, co wygląda niezbyt dobrze. W przesyłce PR-owej przyszły też wariety takie trio do konturowania twarzy.
Jedno z nich jest takie chłodniejsze, drugie cieplejsze i tutaj mamy taką trochę skrajność. Boję się trochę użyć tego chłodniejszego, że będę miała sine placki i trochę się obawiam tego cieplejszego. Nie wiem, czy nie zmieszam po prostu tych kolorów, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądać. Zacznę sobie od cieplejszego, to zawsze jest bezpieczniejsze. Pędzelek, który sobie wezmę do konturowania, jest to klawier i jest to Mua Estro 145NQ. Biorę sobie ten cieplejszy odcień. Strasznie mocno napigmentowany. Nie jest tak źle na szczęście, ale są strasznie mocno przepigmentowane. Więc trzeba z nimi bardzo uważać, bo można sobie zrobić kuku. Już tutaj ostrożność, minimalna ilość jest 1000 razy lepiej. Już zbieram z ręki, słuchajcie. Jest tak napigmentowany. I przez tą pigmentację, słuchajcie, jak niezbyt wprawną ręką uderzycie w bronzer, nie otrzepiecie i nie rozprowadzicie dobrze nadmiaru, tak widzicie. Z tej strony nauczona już doświadczeniem, naniosłam go naprawdę mega minimalną ilość i jest ok. Tutaj uderzyłam zbyt dużą ilością produktu i już zrobiłam sobie plamę. Może mi się uda na etapie różu to, że tak powiem, załatwić, ale nie wiem. Tutaj wezmę z kolei z tej chłodniejszej palety, bardziej mi się podoba ten róż. Tym samym pędzlem nabiorę sobie tutaj odrobinę tego różu i też najpierw już teraz obiję go sobie dobrze. Otrzepię z nadmiaru. Dobra, żeby rozluzować tutaj ten mat na twarzy, biorę sobie mgiełkę Rare Beauty. Pokażę Wam jeszcze te rozświetlacze, chociaż ja żadnego z nich. Tak wygląda z tej jaśniejszej paletki, a tak wygląda z tej ciemniejszej paletki. I oba są mega jasne, srebrzyste i powiedziałabym lekko mączne. Nie zachęcają mnie w ogóle do tego, żeby je zaaplikować na moją twarz. Natomiast z marki Pupa Milano mam tutaj taki rozświetlacz. I ten rozświetlacz chciałabym położyć sobie na policzki. Dobra, coś tam się przeniosło, ale trzeba było się tutaj namachać. Staram się zredukować tą plamę tym rozświetlaczem. Mamy to. No i czas na usta. Jeśli chodzi o usta, to dzisiaj nie chciałabym tutaj wkładać jakiegoś nie wiadomo jakiego szaleństwa, słuchajcie. Nie wiem, czy wiecie, ale z marką Ygritte ostatnio wyszły błyszczyki by Vicky Gabor. Ja mam tutaj w domu taką małą fankę Vicky Gabor, bardzo małą fankę, tak. I moja Oliwka uwielbia Vicky Gabor. Dostałam od nich przesyłkę PR-ową jeszcze przed świętami i te błyszczyki wszystkie dałam jej w prezencie. Gwiznęłam jej do dzisiejszego filmu, uznałam, że przetestuję sobie sama na sobie w końcu tą formułę. Biorę sobie konturówkę od NAM Iconic Matte Pencil w odcieniu 08 Toffee. No i biorę sobie ten 01 Cute. Smaku jest jak cukierek Werther's Original, bez kitu. Są to takie lip żele.
ale podoba mi się, że jest taka dosyć spora pigmentacja. Jest fajnie napigmentowany. Błyszczyk jak błyszczyk. Kolor trochę do mnie nie pasuje, bo jest zbyt taki sinawy. Ale dla osób, którzy lubią takie klimaty, nie wiem, co jeszcze tego złota dowalić, żeby się ocieplić, ale może nie będę dzisiaj tego robić. Nie pokładam wielkich nadziei w tym, że ten błyszczyk utrzyma się bardzo, bardzo długo na moich ustach. Dobra, myślę, że jestem gotowa, żeby dać Wam podsumowanie. No dobra, kochani, tak jak powiedziałam, jestem gotowa na podsumowanie, żeby dać Wam dzisiaj tutaj tych testów, tego wszystkiego, co dzisiaj sobie próbowałam, i zaczniemy sobie od tych paletek z cieniami. Jeśli chodzi o maty, w tych paletkach nie mam im nic do zarzucenia, jest to bardzo poprawna jakość. Co do błysków, one są takie bardzo klasyczne, takie dosyć mocne pod palcem i będzie to taki normalny błysk, naprawdę, będzie taki normalny błysk, nie wyrywający z butów nikogo totalnie. Natomiast jeśli chodzi o maty, to zdecydowanie będą to paletki, które, że tak powiem, zadowolą większość osób. Dobrze mi się łączyły, dobrze mi się nakładały jeden na drugi. Nie mam tutaj kompletnie, słuchajcie, nic do powiedzenia na ten temat. Jeśli szukacie takich matowych paletek, to proszę bardzo. Dosyć przystępne cenowo, ale polowałabym na promocjach, dlatego że uważam, że 50 zł za jedną paletkę to jest dosyć wygórowana kwota, a patrząc adekwatnie do jakości, to nie dałabym 50 zł. Dałabym za te paletki takie 25 do 30 zł i uważam, że tyle są one warte. Testowałam sobie dzisiaj, słuchajcie, też ten eyeliner Fagata Ingrid w takim dosyć ciekawym odcieniu. Bardzo mi się podoba to, że początkowo kładziemy go na powiekę i on się okazuje być takim nieużytkowym, dosyć burgundowym, odważnym kolorem, po czym zastyga, wysycha i robi się po prostu taki lekki brąz, który super podkreśla, słuchajcie, zieloną, brązową tęczówkę oka. Myślę, że jest to bardzo fajny eyeliner. Nie pęka, nic mi się tutaj nie rozwarstwia. Ale jeszcze zobaczymy sobie na sam koniec, w podsumowaniu, czy ten eyeliner przetrwa, czy się nie spęka, czy się nie rozwarstwi, czy się nic nie będzie działo. Ta. A wiesz, że ja oglądałam Puszek i Łakotkę, to wiesz, co oni zrobili? Jakby wygrali i są każdy rajdowcy. Super. Dobra, kolejny produkt, który sobie dzisiaj przetestowałam, jest to podkład od Eveline Liquid Control, który ma wytrzymać 24 godziny. 24 godzin to może dzisiaj nie będzie, ale na pewno będzie coś około 8 do 10 godzin, myślę, na pewno. Chciałabym zobaczyć, jak on się utrzyma na mojej skórze. Za chwilę też zabiorę Was do światła dziennego i pokażę Wam przebitki w świetle dziennym, jak to wszystko razem wygląda na mojej twarzy. Początkowo trochę mnie zmartwiło to, że po aplikacji na cerze mieszanej, jeśli mamy powiększone pory, to on mi dosyć mocno te pory powiększył. On oczywiście zastyga, bo jest to wyczuwalne, to zastyganie tego produktu. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że nie byłby to podkład, po który bym sięgnęła drugi raz. Mam nadzieję, że ten podkład mnie czymś zaskoczy i z godziny na godzinę będzie powodował coraz większy zachwyt, i taki, też na to bardzo mocno liczę, więc wszystko się okaże po jakimś czasie. Najmniej mi się podoba niestety ten Wonder Match, jeśli chodzi o puder Translucent Loose Setting Powder. Z tym, ale satyna, która jest dodana tutaj do składu, to niestety powoduje, że jeśli masz tendencję do przesinień worków i tak dalej, to on ci tylko wydobędzie to. Być może na całej twarzy wygląda całkiem spoko, ale w okolicy pod oczami bym go w życiu drugi raz nie nałożyła. Jestem z niego bardzo niezadowolona. Tak samo jestem niezadowolona z tych paletek do kontrowania twarzy Varieté. Rozumiem, że tutaj bardzo użytkowa forma, chcieliśmy dać i róż, i bronzer, i rozświetlać. Rozświetlacze zbyt jasne, zbyt mączne, zbyt białe, takie, powiedziałabym, trochę trąci latami 90. Natomiast jeśli chodzi o bronzer, to jest on bardzo mocno napigmentowany. Są one aż przepigmentowane, co niestety dla mniej wprawnej ręki będzie oznaczać to, że narobimy sobie plam na twarzy. No chyba, że zrobimy sobie taki tynk na twarzy pudrem i dopiero zaczniemy go rozprowadzać. Wtedy, że tak powiem, może być lepiej, natomiast no ja drugi raz na pewno bym nie sięgnęła po te produkty. Róż mi się podoba, ale również jest okrutnie napigmentowany i bardzo matowy w wykończeniu.
Dobra, kolejny produkt, który sobie dzisiaj testowałam, to będzie ten rozświetlacz od Pupy. I początkowo wzięłam inny pędzel i kompletnie mi się nie chciał transferować. Potem już naniósł się bez większych problemów. Jest bardzo ładna tafla, bezdrobinkowa, więc jest akceptacja. Dodatkowo ma taki kolorek pomiędzy złotem a delikatną brzoskwinią. Jest to zdecydowanie jeden z tych rozświetlaczy, który będzie pomiędzy ciepłem a właśnie zimnem. Lubię tego typu odcienie, natomiast jest to zdecydowanie formuła, która się nazywa Bouncy, czyli jeśli go dociśniemy, no to on się automatycznie tutaj wciśnie, więc jeśli chodzi o pędzle przy takich formułach, to trzeba niestety albo nastawić się na gąbkę, albo na pędzel. Można pędzlem, tylko trzeba będzie dłużej wachlować. Jeśli chodzi o błyszczyki Vicky Gabor, podoba mi się w tej kolekcji, z tego co wiem, to jest jeden tylko ten pełny, 01 Cutie Lip Gel. Lip Gel, nie błyszczyk, Lip Gel. No to podoba mi się w nim to, że ma bardzo dużo pigmentu. Jak zawsze oceniam błyszczyki, to mówię błyszczyk jak błyszczyk, a tu mi się podoba to, że ten pigment jest na ustach w dalszym ciągu, ale nie będzie to formuła, która, wiecie, przetrwa lata na tych ustach. Myślę, że to po prostu jest do pierwszego jedzenia i tego już nie będzie. Słuchajcie, tak to się prezentuje, jeśli chodzi o dzisiejszy test. Oczywiście nie żegnam się jeszcze z Wami, ponieważ zrobię dla Was test długotrwałości tych wszystkich produktów. Trochę dzisiaj będę latać i jeździć w te, więc myślę, że to jest super okazja do tego, żeby przetestować sobie dzisiaj te wszystkie produkty. Zobaczymy, jak to się utrzyma. A teraz, nie przyciągając, chodźcie do światła dziennego, zobaczmy, jak to wszystko wygląda w świetle dziennym. No dobra, kochani, tak to się prezentuje na mojej twarzy. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze widoczne, bo już się raz nagadałam i wszystko było rozmyte, dlatego poszłam za firankę, żeby już nie rozmywało. Przyszłam do światła dziennego, ale dzisiejsze światło dzienne nie jest sprzyjające do tego, żeby Wam to dokładnie pokazać. Mam nadzieję, że mimo wszystko zobaczycie, jak prezentuje się makijaż i jak to wszystko wygląda. Widzimy się jeszcze później w środku dnia. Pokażę Wam, jak aktualizacje, jak te produkty utrzymały się na mojej twarzy. No i co? Do później. Witam Was, jest godzina prawie 15. Zaraz muszę lecieć odwiedzić córkę na trening. Słuchajcie, tak to wygląda. Jest źle. Jedyne, co mnie martwi, to okolica pod oczami. Zrobię tak, bo puder mi kompletnie nie utrzymał korektora, a wręcz go przemieścił. Pozostałe rzeczy trzymają się całkiem spoko, więc nie tego się spodziewałam, liczyłam na to, że szybciej mi wysiądzie, ale myślę, że podkład przez swoje właściwości zastygające trzyma się całkiem naprawdę ok. Puder niestety tutaj nie robi roboty kompletnie, a podkład sam w sobie na razie zapowiada się naprawdę całkiem nieźle. Ja na jednej nóżce dzisiaj, słuchajcie, mam tak zalatany dzień. Jeszcze mi się Majcia rozchorowała, więc pojechałam do laboratorium tym razem, zrobiłam jej wymaz z gardła, już nie będę się bawić, jak to mówią, w czarno wróżenie z lekarzami, bo oni tak naprawdę nie wiedzą, co się dzieje. Polecam Wam też serdecznie, jak Wam pociechy dłużej chorują, zrobić wymaz w laboratorium. W środę dopiero będą wyniki, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To tak się na szybko dzielę prywatą i lecę dalej przed siebie, bo obowiązki wzywają. No dobra, witam Was oficjalnie po 10 godzinach. Zaraz idę pod prysznic się ogarniać. Słuchajcie, to był bardzo intensywny dzień. Słuchajcie, podkład utrzymał się bardzo ładnie, czyli jednak mnie zaskoczył, ale szczerze nie dawałam mu jakichś większych szans, a utrzymał się naprawdę bardzo dobrze, jak na dzisiejszy dzień, ponieważ pada, wieje, jest zimno. Po prostu tyle razy już wychodziłam z domu dzisiaj, że głowa mała, tak? Jak to u nas zwykle bywa. Jedyne, co Wam powiedziałam, to to, że ten puder właśnie pod oczami średnio utrzymał ten korektor, co jest bardzo dobrze widoczne, ponieważ jakby ja oczywiście mam tendencję do tej mimiki, ale tak jak Wam powiedziałam, no ten puder satynowy zdecydowanie nie będzie moim ulubionym, ok? Tutaj nie neguję specjalnie tego pudru, ale on mi się od samego początku po prostu nie spodobał na to, jak właśnie okolica pod oczami wyglądała, dlatego muszę Wam powiedzieć, że zdecydowanie 1000 razy bardziej wolę swoją mieszankę pudrów niż ten puder. No, Wonder Match, przykro mi, nie polubimy się. Tak jak widzicie, cera utrzymała się całkiem spoko. Jeśli chodzi o jakość, bardzo jestem pozytywnie zaskoczona tym podkładem. Im dłużej leży na twarzy, tym stał się bardziej plastyczny. Lepiej wygląda, lepiej leży na tej mojej twarzy.
chwała mu za to. Czyli jednak co? Sięgnę po niego drugi raz, zdecydowanie. Muszę Wam powiedzieć, że tak od samego początku powiedziałam, że po niego nie sięgnę, ale może w trakcie testu okaże się, że jest jednak spoko. Jestem ciekawa jeszcze, jak on będzie się właśnie na mojej twarzy zachowywał z moją mieszanką pudrów, ale myślę, że będzie też bardzo, bardzo fajnie. Początkowo miałam co do niego wątpliwości, czy po prostu ta formuła będzie dla mnie odpowiednia. Jak przeczytałam, dowiedziałam się, że to jest podkład o mocnym kryciu. To nie jest mocne krycie, to jest zdecydowanie lekkie do średniego, dlatego mnie trochę przekonał do siebie. Im dłużej leżał na twarzy, tym jeszcze bardziej mnie przekonał do siebie. Co do cieni, utrzymały się bez zarzutu większego, może troszkę tutaj się gdzieś tam sponiewierały, ale wybaczam im to, bo naprawdę warunki pogodowe, przynajmniej u mnie dzisiaj, są fatalne. Leje i pada, więc możliwe, że gdzieś mi tu kapnęło na te oczy. Tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że dzisiejszy test Wam się podobał. Dawno w sumie nie było, słuchajcie, żadnego testu długotrwałości na moim kanale, ponieważ przeważnie w ostatnim czasie nie miałam czasu. Czekam na te wyniki z laboratorium, które mają być w środę, Majki, i zobaczymy, co tam się dzieje, jeśli chodzi o jej, że tak powiem, kaszel, bo pojawił się kaszel i ja już ją chciałam zatrzymać w domu. Nie puszczam dzieci z kaszlem do przedszkola. Ja wiem, że czasami rodzice nie mają wyjścia i puszczają po prostu przeziębione dzieci, bo muszą iść do pracy. Natomiast no, infekcje są wszędzie, pamiętajmy też o tym, bo czasami też się słyszy, że obwiniamy jakby inne dzieci za to, że moje dziecko jest chore, ale to nie jest tak do końca, bo wystarczy, że to dziecko było w sklepie czy gdzieś indziej i wszędzie tak naprawdę mogło złapać tą infekcję, a teraz no, jest takie kombo infekcyjne w powietrzu, że Wy też uważajcie na siebie. Życzę Wam przede wszystkim dużo zdrowia i pięknie Wam dziękuję za uwagę dnia dzisiejszego. Trzymajcie się. Hej!